Proszę Państwa, proszę zatem teraz księdza profesora Jana Sochonia o przedstawienie nam wystąpienia pod tytułem Czy można serce zdjąć naprawdę z krzyża? Księdza Jana Twardowskiego, wizja poezji wewnętrznie pełnej. Bardzo prosimy, księdza profesorze. Dziękuję bardzo. O, coś... No, proszę Państwa, o twórczości księdza Jana Twardowskiego mówić i pisać nie jest łatwo. Do tego dzieła przylgnęły bowiem różne interpretacyjne formuły i pewne wartościujące sądy, spod których perswazji trudno się wydobyć. Proponuję zatem spojrzeć na tę twórczość w perspektywie możliwości poznawczych, jakie przynosi tak zwana teologia negatywna, spopularyzowana w kulturze europejskiej przez, jak Państwo wiecie, syryjskiego mnicha, być może pseudo-dzienizego Areopagitę. Dobrze byłoby, choć nie jest to łatwe, uwolnić tę poezję z balastu ciążących nawyków czytelniczych, wymuszających określone tropy i egzystencjalne sądy. Ponieważ, proszę Państwa, w każdej lekturze pojawiają się konteksty biograficzno-sytuacyjne, istnieje przeto szansa wzbogacenia dotychczasowych interpretacji. Wiąże się ona nie tyle z jakąś niespotykaną dotąd inwencją twórczą, co raczej z postawą, jaką wobec tej poezji można zająć. Będzie to, jak wspomniałem, postawa zakładająca, że o poezji księdza Twardowskiego wiemy to przede wszystkim, jaka ona nie jest. Jej istota wciąż umyka krytyczno-literackim opisom. I tak, moi słuchacze, już zapewne pozostanie, ponieważ jest to poezja, użyję trudnego słowa, o autoimplikatywnym charakterze, co oznacza, że wciąż odsłania swe ukryte znaczeniowe warstwy i będzie angażowała coraz większą liczbę czytelników, którzy odnajdą w niej swoje własne życiowe sprawy. Tak właśnie przejawia się, o czym jeszcze powiem, biblijność języka poezji księdza Twardowskiego. Bez względu na czas i miejsce, na wrażliwość i poczucie piękna, język ten staje się jakby prywatnym językiem każdego z czytelników. Poezja ta dotyka, powiedzmy to raz jeszcze, najbardziej osobistych, indywidualnych doznań odbiorców, łącząc je z uniwersalną perspektywą egzystencjalną. I to zarówno na poziomie świata przedstawionego, jak i samego języka poetyckiego. Bo w jego rdzeniu odkrywamy sferę symboliczności, która sprawia, że dostrzegamy nowe związki między rzeczywistością a znaczeniem, między różnymi słowami. Jesteśmy w stanie przewidzieć to, co jest poza i ponad nimi, dosięgając ich prawdy. Napisał mój Bóg, ale przekreślił, bo przecież pomyślał o tyle mój, o ile jestem sopkiem. Napisał Bóg ludzkości. Ale się ugryzł w język, bo przypomniał sobie jeszcze aniołów i kamienie, podobne w śniegu do królików. Wreszcie napisał tylko Bóg, nic więcej. Jeszcze za dużo napisał. Proszę Państwa, literatura uzbrojona w tę symboliczną siłę staje się, powiedziałbym, swego rodzaju ryzykownym odesłaniem ku czemuś, co ustanowiło zarówno świat, jak i język oraz człowieka i co może ujawnić się jako ich prawdziwa przyszłość. Każdy tekst literacki zwraca się do czytelnika, wywołuje go, wzywa, prowokuje, zaprasza do rewizji jego świata, sposobu wypowiedzi i kryteriów wartościowania. Niesie w sobie, tak to bym nazwał,
potęgę rekonstruującej kreatywności. Ukazuje niewidzialne. Często dokonuje poruszenia, pojednania i nawrócenia osoby czytającej. Ksiądz Twardowski, jak sądzę, był tego świadom. Przy każdej nadarzającej się okazji podkreślał, że pisze właściwie, jak wspomniała pani profesor, z najważniejszej potrzeby, potrzeby przyjaźni. Chciałby dzięki swoim wierszom porozumieć się z kimś drugim, nawiązać z nim swoistą, bo zawsze trudno przewidywalną więź, odnaleźć punkt łączący, niekiedy tylko na pozór, odmienne typy wrażliwości. Poeta tak konstruował sytuacje poetyckie, aby przybierały one w odczuciu czytelniczym formę spotkania, które ma zawsze charakter osobowy, angażujący codzienne sprawy do wyrażania najgłębszych tajemnic istnienia. Stąd i język ma być, jak wszyscy to dobrze wiemy, tylko powtarzam, prosty, pełen zwrotów bezpośrednich, barwny i dowcipny, bo to język rozmowy. I w takim języku żadna prawda nie może być ex cathedra, nie może być z patosem, ze sztucznością czy dydaktyzmem. Oczywiście musi być powód takiej rozmowy, ale dla poety jest to on zupełnie jasny. To prawda o Bogu, który jest miłością i Jego dziele świecie. Ale proszę Państwa, to co chcę podkreślić. Stawało się to jednak możliwe dopiero w sytuacji, w której poezja zyskiwała pełnię swej poetyckiej wyrażalności, docierała do konstytutywnych, a więc takich, bez których nie ma, nie do pomyślenia jest ludzka kondycja, doświadczeń każdego człowieka. Wskazywała, powiedziałbym tak, na archetypowe wymiary bycia. Tylko wtedy bowiem poezja wprawia w ruch czytelniczą wyobraźnię, wytwarza swego rodzaju wspólne pole znaczeniowe, w którym odnajduje swój osobisty, egzystencjalny wyraz odbiorca. Chodzi tu, proszę Państwa, o taki moment w kulturze, w którym słowo wiersza wzbudza poczucie osobistej jedności ze światem, sugerowanym przez tekst poetycki. Podkreślam słowo sugerowanym, ponieważ nigdy w trakcie lektury nie można mówić o harmonii znaczeń poetyckich i doświadczenia czytelniczego. One tylko bądź aż wzajemnie na siebie działają, ale ów styk obu sensów daje największą, jak sądzę, czytelniczą satysfakcję. Wiersze księdza Twardowskiego, jak wiemy, zachwycają wielu ludzi. Nie tylko dlatego, że są proste. Zauważmy, ile jednak w tej prostocie tajemnic, zrozumiałe w pierwszym czytaniu, ale z racji swej, i to teza mego wystąpienia, swej egzystencjalnej pełni, w której może mieścić się tak wiele przeżyć, oczekiwań i marzeń. Wypada zatem powiedzieć, że odpowiadają na jakieś głęboko tkwiące w ludziach wydarzenia codziennego życia, wydobywają je na zewnątrz, przydają zrozumiałości, odsmaniają ukryte znaczenia. I choć poeta, proszę Państwa, nie wyrażał, nie wygłaszał teorii, zwłaszcza na temat religii i Boga, to jednak, a przecież go znałem, to wiem, ze zdwojoną uwagą mówił o zadaniach i funkcjach poezji w życiu człowieka i Kościoła. Są takie chwile, kiedy się odchodzi od aniołów stróżów, nawet cherubinów, od tych, co wysoko, od tych, co w pobliżu, do Jezusa człowieka, niziutko na ziemi. Anioł nie zrozumie, nie wisiał na krzyżu i miłość zna łatwą, skoro nie ma ciała. Proszę Państwa, dyscyplina językowa, antyparnasizm, antyretoryczność, unikanie estetyzacji, wykorzystywanie potocznych związków syntaktycznych i frazeologicznych, dialogiczność, a także odkrycie wewnętrznego uroku zdania. Oto ważne elementy, jak powiedział Sławiński, poetki sformułowanej Twardowskiego. Co prawda, poeta niechętnie o tych sprawach dyskutował, niemniej jednak można ze skrawków jego refleksji odtworzyć dość spójną wizję artystyczną.
Jej główne przesłanie wiąże się z przekonaniem, że tym, co wyznacza twórcze możliwości poezji, jest pokora wobec istniejącej rzeczywistości stworzonej przez Boga. To teza, mówił Jan, niepodważalna i oczywista. Źródła sztuki poetyckiej tkwią nie w sile umysłu, w samym języku czy wyobraźni, choć do nich nawiązują, raczej wywodzą się z zafascynowania światem, jego wewnętrzną strukturą i pięknem. Ksiądz Twardowski reaguje na to, co ujawnia rzeczywistość, domagająca się zrozumienia i podziwu, jako stwórcze dzieło, powstałe z suwerennej miłości samego Boga i tą miłością obdarzającego każdego człowieka. Jeśli więc, proszę Państwa, mamy sensownie odnosić się wzajem do siebie, akceptować w głębi daru wolności i wierze samego Boga, powinniśmy, zdaniem księdza Twardowskiego, zacząć nie od abstrakcyjnych definicji czy teoretycznych argumentów, co wcale nie znaczy, że one w ogóle nie są ważne w ludzkich próbach oswajania tajemnic, ale od uświadomienia sobie, że Bóg jest Bogiem dla nas, przenikającym nasze życie, przebóstwiającym je, jak powiedzieliby ojcowie Wschodu. Poczucie wzniosłości, numinotyczności, jak mówił Otto, odczuwane w jedności z przyrodą, drugim człowiekiem, wreszcie Bogiem, do którego idziemy nie bezpośrednio, lecz przez tę ziemię, poszukując na niej śladów i gestów stwórczej bliskości. Otóż to prowadzi do zatarcia różnicy między tym, co święte, a tym, co pozbawione świętości, a przez to otwiera na doświadczenia natury mistycznej. Proszę nie obawiać się tego słowa, które przecież etymologicznie wywodzi się od greckiej formuły myo, co oznacza mrużyć, zmrużyć oczy, zamknąć oczy. Chociaż dla porządku przypomnę, że w tradycjach helenistycznych termin ten wskazywał raczej na zewnętrzny ryt. Nie wiązał się natomiast, co historycznie zrozumiałe, z objawieniem się miłości Boga, Stwórcy Wszechrzeczy. W ujęciu księdza Twardowskiego, proszę jakoś to sobie uświadomić, czy jakoś rozpoznać, że w ujęciu księdza Twardowskiego przeżycie mistyczne, czyli dogłębnie tajemnicze, semantycznie nieprzeniknione i nieprzekazywalne, zmienia swój treściowy wydźwięk. Nie jest wyrazem jakiegoś wtajemniczenia w najgłębsze sekrety istnienia, lecz to zwykłe, codzienne życie chrześcijańskie w swym najwyższym punkcie spełnienia. Owoc tajemnicy wyrażonej w miłości, obejmującej i niebo, i ziemię. W tym sensie każde spotkanie z najdrobniejszym pyłkiem, liściem czy biedronką, przysłowiowymi już bohaterami tej poezji, zyskuje wymiar mistyczny, odsyłając do Stwórcy. I w tym punkcie rozważań trzeba powtórnie przywołać myśl poety, że w sztuce literackiej najważniejsze jest to, co on nazwał przepięknie, chyba to za potiebnią, chociaż nie wiem, nazwał urokiem wewnętrznym zdania. Urok wewnętrzny zdania to w istocie urok świata, zachowany, przechowany w języku. To, co żywe, dotykalne, często powtarzał Jan, to jest pierwsze. Oczarowanie światem, zadziwienie jego bezpośrednio odczuwalną tajemnicą przejawia się w nadziei, że sztuka poetycka nie może wierzyć samemu tylko językowi. On powinien być jak przezroczysta przesłona. Nie może zniekształcać najmniejszego doświadczenia życiowego, które najczęściej jest bolesne, niekiedy tragiczne, oddalające błogi spokój i ciszę. Mimo to ksiądz Twardowski nie boi się uśmiechu i tak bym nazwał tanecznej radości. Wszak Ewangelia znaczy dobra, radosna nowina. Nie unika ironii, przywołuje zdarzenia i sytuacje pospolite, bo takie jest życie. Żyrafo drybla się z trójkątną główką. Jamniczko z poczwórnym platfusem. Wielbłądzie kulfonie. Mrówko widoczna przez lupę. Kaczko płaskonosa. Dziobaku nietypowy, co wyłazisz z jaja. Czaplo pięknie krzywa. Nas
Grzeszników na duchu podtrzymaj. Ile pokrak bez winy. Całą swą duszpasterską i literacką aktywność zamyka przecież, jak Libert, wizją Boga uśmiechniętego. W początkach swojej drogi twórczej zanotował, Państwo pamiętacie, Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty, i na końcu uśmiechnij się nade mną. A w ostatnich dniach życia, przywołując Boże miłosierdzie, testamentalnie ogłosił, zamiast śmierci, Państwo znacie, jak różaniec. Po przeczytaniu tego wiersza natychmiast pomyślałem o tych wielkich i świętych, którzy z humoru uczynili narzędzie rozmowy z ludźmi i światem, o świętym Franciszku z Asyżu i Bernardynie z Sieny, o Franciszku Salezym, o Janie Bosko i Teresie z Lisieux, o papieżu Janie XXIII i Urszuli Leduchowskiej. Wszyscy, proszę Państwa, tak bym to nazwał, byli wolni, bez jakiegokolwiek obciążenia, otwarci na wszelki gest, który potrafiłby oczyścić ludzką drogę z bezużytecznych ciężarów. Pomagają zrozumieć głos Jezusa. Mówią o Jego zbawczej misji w języku nie tak sztywnym, niemoralizującym, swobodniejszym, odważniej i bardziej otwarcie. Podkreślają nadto łaskę, a nie prawo, wolność, a nie obsesje religijne, psychiczne czy społeczne. Dołączam, moi słuchacze, do katalogu wspomnianych osób księdza Jana Twardowskiego, podkreślając, że nie był on pisarzem sentymentalnym, lecz realizował wizję poezji wewnętrznie pełnej, w której zawiera się całość ludzkich doświadczeń. Miłość, szczęście, radość nabierają bowiem życiowo ważnych treści dopiero w doświadczeniu kruchości, bólu, niespełnienia, wreszcie cierpienia. Miłość przychodzi, odchodzi, jest z nami, nagle jej nie ma. Może do lasu pobiegła całować podlotki drzewa. Czemu nie siądzie przy stole? Pobędzie dłużej, posłucha. Ten lęk, że się kochamy, skoro miłość miłości szuka. Rozumienie życia dokonuje się jedynie w obliczu podstawowego paradoksu. Miłość i cierpienie to dwie różne strony tego samego przeżycia. Ksiądz Twardowski był poetą pozbawionym zdolności jakiegoś uwznieślania życia. Gdzieś podskórnie, na dnie jego wierszy, zawsze odkrywam smak popiołu, krajobraz biblijnego niepokoju, jaki towarzyszy wszelkim wędrówkom. Nawet wiara, zaufanie słowu samego Boga nie łagodzi tego doświadczenia, a może nawet, kto wie, je umacnia. Nie sposób przecież być zawsze kimś radosnym. Z uśmiechem ksiądz Twardowski powtarzał, że zadowoleni zawsze są jedynie głupcy. Trudności i bóle codziennych wydarzeń sprawiają, że ludzie uświadamiają sobie własną przygodność i kruchość i dlatego poszukują trwałych punktów odniesień. Wielu odkrywa wówczas Boga jako osobę nadającą wszystkiemu sens i stara się w Nim złożyć osobiste nadzieje. Nie oznacza to łatwego optymizmu. Wiara pozostaje, mówił ksiądz Jan, dalej kamienna. W jednym z wierszy poeta mówi o kamieniu wiary. To treściowo bogate sformułowanie. Z jednej strony wskazuje, że wiara wymaga wysiłku, czujności, ciągłej korekty własnego myślenia i działania, a z drugiej strony wiara zawiera w sobie siłę płynącą z uprzedzającej Bożej łaski, dźwigającej ze słabości. Hebrajskie słowo aman oznacza w trybie rozkazującym dać się ponieść na ramionach Jahwe, zaufać Mu ostatecznie, jak skalę. Stąd większość modlitw kończymy słowem amen, niech tak się stanie, wyrażającym zgodę, akces wiernych, ale też radość z Bożego obdarowania. Dlatego właśnie doświadczenie radości łączy się w rozumieniu księdza Twardowskiego z zaufaniem i pokorą, połączoną nieraz z cierpieniem.
Ksiądz Twardowski wciąż to podkreślał, czyniąc z tego momentu mojej analizy jeden z głównych tematów swojej poezji. Zdejmowanie z krzyża. Rozpoczynam od głowy. Już nie pytam, czy boli. Śmierć nie znosi takich pytań, bo po co? Włosy teraz odgarniam spod za ciężkiej korony, co jak owce czarne się tłoczą. Potem ciernie wyjmuję, po kolei całuję, liczę na głos. Pierwszy, drugi, trzeci, groźny, zajadły, teraz smutne, zabawne, jak czerwone kredki dla dzieci. Teraz łzę zdejmuję mu z twarzy. Tę ostatnią, co ostygła i parzy. Wreszcie z gwoździ wyrywam nogi, ręce. Dalej nie wiem, co dalej. Choćby świat się zawalił. Modlę się do serca. O serce.